Cześć, witajcie w moim pierwszym odcinku Might and Magic Duel of Champion. Zagramy sobie rundę, może dwie, w zależności jak długi będzie odcinek. No i tyle, na razie. O, znalazłem kogoś. Sukup, co? No, no niech będzie, chociaż i tak będzie ciężko. Tak, dobieramy, bierzemy, wystawimy z kuba, czekamy. Ciężko, słyszałem, że jest przeciwko świątyni. Długo trwa, wszystkie sojusznicze stworzenia aktywne, ale zyskałem plus 1 do ataku. No to nie będzie zbyt łatwa gra, z tego co widzę. Ale postaramy się, bo nie boimy się. Ho. Dobrze, że tam wystawił, bo tu to by padł. Od razu, tu tylko na chwilę by był. Jak ja tego nie lubię. Powiedzmy, że tak. Damy w piąchę. Jedziemy. Ciekawe co on myśli. Pewnie coś mocniejszego będzie chciał teraz zostawić. No. Jak ja nie lubię tego honoru. Mocno mnie oraz jego zbolał. Ta wymiana. Zajdź do ręki przeciwnika, pobierz karty. No to zaglądzę do mojej karty. Oglądę jakie mam. I sobie wziął karty. Weźmy tak i flacha. Jak na razie ja mam na polu 6-9. On ma 5. Teraz na razie 7. Znów nie robię. Na razie on mnie nieźle ciśnie, muszę przyznać. Powiedzmy tak. Nie. No i teraz tu pułapka. Flacha. A zajrzyjmy. Wybierz sojusznicę. Sojusznicze stworzenie, które znajduje się na polu bitwy, przeszukaj swoją bibliotekę i znajdź stworzenie o tej samej nazwie. Dodaj tę kartę do swojej ręki aż do... Aha. No, nawet mocne to by było. Wystawiam Cerbera. Trzeba go szybko zniszczyć, bo jak mu dobre karty dojdą, to normalnie machina nie, nie do zatrzymania. Lączę się. Następny turze spróbuję mu tak. To wchodzi. To temu jakby ten mi zaatakował. Czyli... Jak ten mi... Co? No, pomyślał, jak widzę. Kurde, znów honor. Tego nie cierpię. I mu...
Nie mam pomysłu. No, ktoś mi tam... Nie, ja innych dodawałem, żeby mieć te 50 znajomych i coś dostać. Musiałem się go pozbyć. No i tak. Może mi zabić sukuba? Weź za 4. No chyba, że ma hejsta gdzieś. No. No to przegrałem. GG. No to zagramy jeszcze jedną grę. Niczemu nie. Daj zagramy Inferno. Bo coś mi się tak spodobało. Tak. Talia. Na razie. Spójrz na rękę przeciwnika. Wybierz zakręta, zaklęcie i odłóż na cmentarz albo przeszukaj. No. Przeciwko Inferno. No będzie ciężko. No i już się czegoś pozbyliśmy. Wolę zęki wywalać niż jakbym miał mu przeszukiwać bibliotekę, bo jednak on będzie musiał trochę poczekać zanim mu to dojdzie, a tak to mogę się pozbyć tego złego od razu. Zobaczymy jak teraz mi pójdzie. Jak na razie nieźle. Mój sukub zabije jego strzelca, łowcę, spało. Niszczyciel. Ciekawe. O, pustoszycie mi doszedł. Ładnie. Ja mam 6 kart, on ma 5 kart, więc mi się to nie opłaca, bo on się dowie o tym, że mam tą kartę. No. Sukub go przytankuje, tamten otrzyma 3 obrażenia, może nie zginie, a będzie poraniony przynajmniej. Ciekawe co on teraz, żeby strzelić. Aha. To jest tylko... Jakie to stworzenie może trzymać od stworzeń niemagicznych są redukowane. Więc to jest stworzenie magiczne, fajnie. No, czasami ludzie się uczą w trakcie gry. Tak jak na przykład ja. Zróbmy może tak. Flacha jest, idziemy. Mój piekielny cerber ma niebezpieczność na odwrót. Czyli w dwie tury mu zniszczę niszczyciela. No chyba, że będę musiał się czymś innym nagle zająć. Bo oczywiście są priorytety, ale niektóre są ważniejsze. Czekamy aż zrobię ruch, co jest trochę nudne. Sukubo, ciekawe gdzie. No, tam. Aha, tak nie może się ruszać, ani atakować. To niezbyt przyjemna informacja jak dla mnie. Ale co mogę z tym zrobić? Zobaczymy. Co możemy? Zrobimy to. Wystawiam niszczyciela. Powinien robić tak.
Bo to Inferno, czyli kula i tracę, ale na razie się na czymś innym skupiam, więc... Więc to nie jest też tak łatwo. No i to, jego skub zabija teraz mojego skuba, ja z moim trybem zabijam jego skuba i wchodzę za jakieś 6, jeżeli nic nie zrobi. Dobrą kartę. Pomniejszy żywiołek ognia. O! Będę musiał nim uciekać. Bo to jednak dużo robi. Ucieknę nim. Tu? Nie wiem. No, dostałem kulę ognia. Zostawiam ją na później. Czekam aż on pokaże swoje atuty, więc ja się wolę nie wykładać zbytnio. Bo to może mnie później dużo kosztować. Więc to tak, część się wyłożę, a część zostawię w ręce tak na później. Żeby czasem, ups, straciłem wszystko i co ja teraz zrobię? Wyszukuję jakąś, no to muszę zrobić coś. Dobrą kartę. I jak mi się uda, to on straci tą kartę z mojego łutu szczęścia. I będzie fajnie. Bo prawdopodobnie jest bardzo silna. Ja wolę nie ryzykować. Czyta? Zaraz zobaczymy. Mam problemy z internetem? Chyba tak. Rozpadlinę chaosu i wyrzuca te zakręcie ze swojej ręki, które koszt jest równy lub mniejszy liczbie obrogów swoich. Aha. Czyli nawet dość dobrą kartę mu rzuciłem. I na razie... Oddam mu. No bo wolę na razie jeszcze się nie wykładać. O, miesiąc tańczących płomieni. Jak ja bym to ruszył. 3, 3, 5. Jakieś 11 by było. Go nie ma, jak nic nie wystawi. A nawet jak ktoś wystawi, to spróbuję mu kulą ognia. To zdjęć. O, pustoszyciela wystawi przeciwko mojemu niszczycielowi. Ciekawe. No bo on schodzi na hita. No, zobaczmy. A. Jeśli po zagraniu jamy nienawiści nie masz w ręku żony, to przeciwnik wyrzuca wszystkie, jakie ma. No raczej on wszystkiego nie zagra, więc mu tego wywalę. I to. O, wygrałem. Co? I to jakieś 12? Nie. No jakieś 15 minut będzie. No to... Zobaczmy w podsumowaniu, ile dostałem. O, następny level. To żegnam się z wami gorąco. Cześć.